Wodzisławskie Centrum Kultury, zazwyczaj miejsce organizacji imprez kulturalnych, zmieniło się diametralnie. Cisza, spokój i skupienie. Mimo tego, że na widowni była młodzież, to żaden dźwięk, najdrobniejszy nawet szelest, nie zakłócił przemówień. To widowisko, które widziała młodzież z Wodzisławia, która tak pięknie w skupieniu oglądała to, nazywa się Wołanie o sztafetę pamięci dziecko w Auschwitz. I to jest jedna z wielu, wielu inicjatyw. Mają do powiedzenia rzeczy, o których pokolenie wychowane w dobie internetu być może nie chce słuchać. Pokolenie, w którym dominuje hedonizm, nie ma czasu na historię. Mam nadzieję, że młodzież będzie mogła w tym świecie multimedialnym potem zastanowić się. Nasza młodzież gimnazjalna jest w tym samym wieku, co ludzie, którzy 65 lat temu byli gonieni, byli pędzeni. Dziś mają wygodne i, można powiedzieć, luksusowe życie. Mimo wszystko pewni są swego i wiedzą, że to, co mają do powiedzenia młodym ludziom, z pewnością ich zainteresuje. Nie owijają w bawełnę i nie liczą się z tym, że to, co mają do powiedzenia, jest drastyczne. Mówią o ich młodości, obozowym dzieciństwie. Byłem świadkiem selekcji dokonanej z udziałem doktora Mengele. W czasie tej selekcji dwóch moich współtowarzyszy leżących razem ze mną na tej samej pryczy zostało wyselekcjonowanych, co oznaczało dla nich nieuchronną groźbę śmierci. Jeden z nich podszedł do mnie, mówiąc: żegnaj, nazywam się Pański. Jeżeli uda ci się stąd wydostać, opowiedz, co się ze mną stało. Jedyne, co po sobie pozostawił, to szczoteczka do zębów i pamięć o własnym nazwisku. Tego typu historii o nieuniknionej śmierci jest wiele i każda w równym stopniu chwyta za serce. Jesteśmy bardzo zaskoczeni właśnie, że tak poważnie przyjmuje młodzież, bierze sobie to do serca jednak te nasze prośby, żeby dalej kontynuowali nasze dzieło, które chcemy przekazać młodemu pokoleniu. Dzieło, które można zniweczyć jednym zdarzeniem. Cały świat kilka miesięcy temu łapał się za głowę, kiedy okazało się, że zniknął napis z bramy wejściowej do obozu. Emocje, jakie wywoływał, szczególnie mocno dotknęły byłych więźniów, którzy dokładnie wiedzieli, co oznaczał. Ten napis Arbeit macht frei, który był takim kłamstwem, mega kłamstwem, który miał być przykrywką dla ludobójstwa, dla Holokaustu, stał się nagle symbolem dla całego świata, znakiem na Oświęcim, i że taką wagę przywiązywaliśmy do tego, ale to nie dziwne. Niestety niesmak pozostał, a szkoda, bo mogło być zupełnie inaczej. Aby tego typu kwestie już nigdy się nie powtarzały, spotkania takie jak Sztafeta Pamięci powinny być organizowane nie tylko w naszym kraju, gdzie pamięć o wydarzeniach z Oświęcimia jest wciąż żywa, ale na Zachodzie, gdzie wciąż używa się błędnych sformułowań o polskich, a nie niemieckich obozach zagłady. 16 przedszkoli. Tyle dokładnie znajduje się w Wodzisławiu Śląskim, ale do projektu włączonych zostało 10. Jego głównym założeniem jest przekonanie nieprzekonanych, że warto posłać dziecko do przedszkola i rozpocząć naukę jak najprędzej. Założenia polegają na tym, że dzieci, które mają między 3 a 5 rokiem życia, nie chodzą do przedszkola. Aleksandra Chudzik, wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego, przekonuje, że jak na razie jest to największy tego typu projekt w dziejach Wodzisławia. Nie mieliśmy takiego projektu z tak szeroką dostępnością do przedszkola tych dzieci, które do tej pory w przedszkolu nie uczestniczyły. Zajęcia odbywać się będą 3 dni w tygodniu po kilka godzin dziennie. Nie będą skomplikowane. Co zrozumiałe, bazować będą na zabawie, a nie suchych faktach. Dodatkowo będą zajęcia z logopedą, będą zajęcia z języka angielskiego, będą zajęcia z rytmiki. W przedszkolu, którego dyrektorem jest Beata Gala, program startuje od 2 dnia marca, więc jest jeszcze czas, aby zapisać swoją pociechę. Sprawdziliśmy, miejsce jest. Jeszcze, ale jeśli ktoś jest chętny, radzimy się pospieszyć. Projekt zakłada, że w każdym przedszkolu będzie grupa stworzona dla 15 dzieci. Na dzień dzisiejszy w naszym przedszkolu zgłoszonych jest 8 kart. 3, 4, 5. Start przedszkolaka trwać będzie do 2011 roku. Program jest podzielony na 3 etapy, więc jeśli ktoś nie zdąży, nie ma się czym przejmować. Do programu dołożyła się Unia w niebagatelnej kwocie. W ogromnej dla nas wysokości ponad 700 tysięcy, całość projektu ponad 800 tysięcy. Europejskie standardy kształcenia poprzez unijne dofinansowanie wkraczają w polską rzeczywistość. Dobrze, bo poskutkują poprawą jakości życia nie nas, ale naszych dzieci. Inwestycje w nowoczesne technologie, chociażby w przypadku ogrzewania budynków, owocują nie tylko oszczędnościami, ale również dają bezcenne efekty dla środowiska.
W minionym roku na terenie Włodzisławia prowadzone było kilka programów proekologicznych, które dały bardzo wymierne efekty. Modernizacja spowodowała redukcję emisji o około 800 kg w roku. Istotny jest tu pył, czy też wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak benzoalfapiren, które są, jak wiadomo, powszechnie bardzo negatywne, czy też negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Poza prowadzonym od 2 lat programem ograniczenia niskiej emisji, w Włodzisławiu dofinansowywane są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Rozpoczęliśmy również w roku 2009 program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to program 4-letni, czyli planowany do roku 2012. Na programy niskiej emisji pozyskano przez 2 lata ponad 600 tysięcy złotych, a ogółem to przedsięwzięcie to 1 309 tysięcy złotych. Jednak to tylko finansowy wymiar tego tematu, a trzeba pamiętać, że nasze zdrowie jest bezcenne, a te programy pozwalają lepiej dbać o jego stan. Występy solistów, duety, a do tego świetna muzyka i duża doza tańca. Tak w skrócie można by określić niecodzienne widowisko, jakie odbyło się w Włodzisławskim Centrum Kultury, a była to gala strausowska. Wystawialiśmy dzisiaj galę strausowską, w której w pierwszej części były wystawiane fragmenty operetki Baron Cygański i to były właśnie fragmenty z tej części, z tej operetki, a w części drugiej będą fragmenty Zemsty Nietoperza. To wydarzenie w Włodzisławskim Centrum Kultury było swego rodzaju nową w mieście. Jednak tego typu inicjatywy, choć przecierają nowe szlaki, cieszą się ogromną popularnością wśród włodzisławian. Organizatorzy gali przyznają, że nie spodziewali się aż takiego zainteresowania tym nurtem artystycznym. Jak planowaliśmy tą galę strausowską, no podeszliśmy troszeczkę z takim niedowierzaniem, że uda nam się to w ogóle sprzedać, że będą chętni, którzy chcą na tego typu widowisko przyjść. Jednak chętni się znaleźli, wypełniając salę WCK po same brzegi. Jak twierdzą uczestnicy tego widowiska, organizatorom udało się osiągnąć duży sukces. No, uwielbiamy ten styl muzyki, tą klasykę. To ładnie śpiewają, ładne stroje, bardzo piękna muzyka.